Federacji. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej Klubu Poselskiego Konfederacji. To uroczysty dzień pierwszego posiedzenia Sejmu, to również uroczysty dzień dla Konfederacji. 18 posłów Konfederacji powołało to, na co zagłosowało 1,5 miliona wyborców. Czyli powołaliśmy Klub Poselski. Pełne prawa w debacie parlamentarnej, prawo składania własnych projektów ustaw, z którego już dzisiaj będziemy korzystać, prawo także delegowania swojego kandydata do prezydium. Czekają nas dzisiaj emocjonujące głosowania. No i przede wszystkim wybraliśmy prezydium naszego klubu, które mi przypada zaszczyt przedstawić. Przewodniczącym naszego klubu dr Stanisław Tyszka. Nowa nadzieja, w prezydium także reprezentowane są dwie pozostałe partie koalicyjne, a więc wiceprzewodniczący klubu Włodzimierz Skalik, dotychczas świetnie sprawdzający się jako dyrektor naszego biura, przedsiębiorca, a od dzisiejszego dnia także poseł Konfederacji, i drugi wiceprzewodniczący Michał Wawer, radca prawny, filar naszego zaplecza legislacyjnego w poprzedniej kadencji Sejmu, od dzisiaj także już poseł. I niezmiennie cały czas skarbnik Konfederacji, polityk Ruchu Narodowego. W tym trzyosobowym prezydium zaczynamy pracę. Ja dziękuję za ten czas, kiedy mogłem być przewodniczącym koła poselskiego i oddaję głos naszemu nowemu przewodniczącemu, doktorowi i posłowi Stanisławowi Tyszce. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy zaszczyt reprezentować w Sejmie 10. kadencji 1,5 miliona obywateli, którzy oddali głos na Konfederację. Dzisiaj pierwsze posiedzenie Sejmu. Dzisiaj składamy ślubowania, wybieramy marszałka, wybieramy prezydium Sejmu. Natomiast my nie zasypiamy gruszek w popiele. Przystępujemy już od pierwszego dnia do pracy, reprezentując naszych wyborców, reprezentując tych, którzy w największym stopniu zostali pokrzywdzeni w ostatnich latach. Ci, którzy są łupieni wysokimi, skomplikowanymi podatkami. Składamy, Szanowni Państwo, dzisiaj dwa pierwsze projekty ustaw Klubu Poselskiego Konfederacja. Mam te ustawy ze sobą. To jest ustawa, Szanowni Państwo, o kwocie wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. Kwota wolna od podatku PIT i ustawa o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców. Chciałbym zauważyć, że to są postulaty, które prezentowała Konfederacja od wielu lat, natomiast one zostały podchwycone w kampanii wyborczej odpowiednio przez Platformę Obywatelską i przez Trzecią Drogę. Platforma Obywatelska obiecywała obywatelom 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Trzecia Droga Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni obiecywała dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Widzimy już, że niestety zaczynają się z tych obietnic rakiem wycofywać. My będziemy w opozycji, będziemy patrzeć rządzącym na ręce, będziemy pilnować tego, żeby dotrzymali obietnic, żeby ludzie pracy, których Konfederacja reprezentuje, czy to pracownicy, czy to przedsiębiorcy, nie byli w dalszym stopniu tak łupieni, jak są, wysokimi, skomplikowanymi podatkami, i później te pieniądze są przeznaczane na łapówki wyborcze. My się sprzeciwiamy rozdawnictwu, jesteśmy za tym, żeby ludzie mogli się bogacić własną pracą, żeby więcej im zostawało w kieszeni i żeby politycy w mniejszym stopniu decydowali o tym, na co pieniądze podatników są wydawane. Dlatego składamy dzisiaj dwa pierwsze projekty ustaw. Liczymy na to, że w nowym Sejmie, w odróżnieniu od Sejmu ubiegłej kadencji, nasze projekty nie będą w taki sposób blokowane, jak były, nie będą wrzucane do zamrażarki marszałka Sejmu. I to jest olbrzymi test. To jest test w tym momencie dla nowej władzy, czy to będzie władza, tak jak się reklamują, rzeczywiście demokratyczna i praworządna. Przypomnę też to, o czym wspomniał pan przewodniczący Krzysztof Bosak, czyli dzisiaj będziemy wybierali członków prezydium Sejmu. My wychodzimy z założenia, że reprezentacja 1,5 miliona obywateli zasługuje na to, żeby mieć wpływ na kształtowanie agendy Sejmu, na kształtowanie prac Sejmu na co dzień, a tym się zajmuje prezydium Sejmu, marszałek i wicemarszałkowie, dlatego oczekujemy, że również Konfederacja będzie i te 1,5 miliona osób będzie reprezentowana w prezydium Sejmu. Czy mają Państwo jakieś pytania? Mówmy o naszym kandydacie. Jeżeli mogę. Mówmy wyłącznie o naszym kandydacie.
Panie redaktorze, my oczekujemy na stanowisko innych klubów, jak będą głosować w sprawie naszej obecności w Prezydium Sejmu. Przypomnijmy, że wszystkie inne partie w poprzedniej kadencji Sejmu podzieliły pomiędzy siebie wszystko, co było w Sejmie do podzielenia, od prezydiów komisji przez Prezydium Sejmu po wszelkiego rodzaju grupy, delegacje międzynarodowe. Konfederacja upomina się o prawa Polaków, którzy nie byli traktowani w sposób równomierny, czy to w trakcie obostrzeń pandemicznych, czy to tutaj w Izbie. I jest nieporozumieniem pytanie nas o to, w jaki sposób my będziemy głosować w sprawie kandydatów innych klubów, kiedy te kluby nie deklarują, jak będą głosować w sprawie naszej obecności. My oczekujemy na jasną deklarację, jak inne kluby zagłosują w sprawie naszej obecności w Prezydium Sejmu. Bo od 3 tygodni toczy się jakaś dziwna gra uników, także ze strony PiS-u. Jesteśmy ciekawi stanowiska PiS-u. Myślę, że ujawni się ono najpóźniej w głosowaniu. Naszym kandydatem do Prezydium Sejmu 10. kadencji jest pan prezes Krzysztof Bosak. My w ogóle nie rozważamy tego, panie redaktorze. Dla nas nie ma takiego tematu. My żądamy reprezentacji 1,5 miliona obywateli w Prezydium Sejmu dla naszego kandydata i oczekujemy powagi ze strony innych klubów, przede wszystkim ze strony klubów nowej koalicji rządzącej. W poprzedniej kadencji pretekstem do wykluczenia Konfederacji z Prezydium Sejmu było ukonstytuowanie przez nas koła poselskiego. Teraz to już nie koło, klub. Oczekujemy, że wyborcy, którzy oddali głos na Konfederację, będą mogli widzieć swojego reprezentanta, naszego przedstawiciela w Prezydium Sejmu, pana prezesa posła Krzysztofa Bosaka. Bardzo państwu dziękujemy. Kolejne projekty rozliczające z obietnic wyborczych, tą koalicję, która się dopiero formuje, możemy się spodziewać kolejnych po prostu takich sprawdzeń z państwa strony. My mamy szuflady pełne projektów wolnościowych, propolskich, dbających i o interesy obywateli, i o interesy Polski na poziomie międzynarodowym. Będziemy je konsekwentnie składać, korzystając z tego, że jesteśmy w tej kadencji klubem i będziemy oczekiwali pilnego procedowania ich w Sejmie. Pan redaktor reprezentuje w Polsce.pl, będąc przedstawicielem byłej partii rządzącej, która zachowywała się w sposób całkowicie antydemokratyczny, skandaliczny, nie dopuszczając tych naszych projektów przez 4 lata, a nawet dłużej, przez 8 lat pod obrady. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy bardzo i zachęcamy do śledzenia wyników głosowań. Dziękujemy. Staszkowski.